Czy Rada Miejska posiada informacje dotyczące prognozowanego przychodu do budżetu gminy w związku z ewentualną budową zakładu, o którym rozmawiamy? Mieliśmy spotkanie z inwestorem na forum Rady Miejskiej, przedstawiał tam przedmiot swojej planowanej inwestycji. Wówczas nie mówiliśmy tyle o dochodach. Pamiętam, że pytałem inwestora, ile miejsc pracy zapewni w ramach prowadzonej działalności. Powiedział, że to byłoby około 30 miejsc pracy. To też nie jest taka wielka liczba, o której wcześniej mówiliśmy, że będzie naprawdę dużo miejsc pracy zapewnionych. Natomiast jeśli chodzi o same stricte dochody, które będą wpływać do budżetu naszej gminy, to są środki pochodzące z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od osób fizycznych bądź też prawnych. Ostatni podatek zależy od tego, kto będzie prowadził tą działalność, czy to będzie spółka komandytowa, czy też może z ograniczoną odpowiedzialnością. To zależy od tego, ale i tak wymiar podatku następuje co do dwóch różnych podmiotów. Podatek od nieruchomości będzie naliczany w stosunku co do zabudowy. Ciężko teraz to mówić dokładnie z uwagi na to, że nie mamy decyzji o pozwoleniu na budowę. Na razie się opieramy tylko na teoretycznych wyliczeniach. Sam kiedyś o to też pytałem i podejrzewam, że dochód do budżetu gminy to też nie byłby tak, jak inwestor mówi, kilka milionów. Podejrzewam, że chyba 1 100 000, 1 200 000 z tego tytułu. Podatek od środków transportowych będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dany inwestor będzie właścicielem tych środków transportowych, tak? No to też trzeba spytać inwestora, czy będzie, bo jeśli będzie właścicielem bank, samochody będą w ramach leasingu, no to podatku z tego tytułu nie zobaczymy. Natomiast ten trzeci to jest faktycznie podatek dochodowy i tym podatkiem się dzielimy ze Skarbem Państwa, tak? I on znowu będzie zależny od tego, jaki dochód wypracuje dane przedsiębiorstwo. Jaki dochód będzie wypracowany, tego też nie wiemy. Najważniejszym punktem, którym jest takim clue wszystkich dochodów, jest to, żeby przedsiębiorca miał siedzibę w naszej gminie. Tak więc reasumując, są jakby trzy podstawowe źródła dochodów. Oczywiście, jeśli inwestor zechce, może dotować naszą gminę, wspierać lokalny sport, kulturę czy też inwestycje, ale to nie jest dochód, o którym mówimy, jakiś jako dochód stały. W mojej ocenie, żeby bardziej skonkretyzować odpowiedź, podejrzewam, że to będzie dochód około, podejrzewam, 1,5 miliona złotych. Czy zapoznał się Pan z dokumentem przedstawionym Radzie Miejskiej w marcu 2018 roku, właśnie dotyczącym przedstawienia korzyści wynikających z tytułu realizacji tej inwestycji przez inwestora? Możliwe, że faktycznie tak było i też mi się wydaje, że te kwoty, które tam inwestor wskazywał, one trochę były przeszacowane. Nie chcę źle wracać do pamięci, ale podejrzewam, że tam była mowa o całym podatku dochodowym, co jest w sumie nieprawdą, bo tak naprawdę część podatku dochodowego trafia do budżetu gminy, a reszta idzie do Skarbu Państwa. Natomiast podatek od nieruchomości też nie jest taki pewny, bo on też zależy od zabudowy tego terenu. W związku z tym wydaje mi się, że on był trochę przeszacowany, te ewentualne dochody budżetu gminy. Jeśli się nie mylę, tam było mowa o kilku milionach rocznie. Była podana kwota, która wpłynie do budżetu gminy w przeciągu 13 lat. Od 2020 roku do 2033 roku. No i z tego wynika tak naprawdę tam kwota roczna, która oscyluje w granicach 3,5 miliona złotych. No, co daje miesięcznie w okolice 300 tysięcy złotych miesięcznie więcej do budżetu gminy. Trzeba mieć na uwadze, że to jest zależne, tak jak powiedziałem, od tego, co tam powstanie, a tego jeszcze dokładnie nie wiemy, i od tego, jakie dochody będzie miał przedsiębiorca. Przedsiębiorca możliwe, że sam na chwilę obecną nie wie, jakie będzie miał dochody z tego tytułu. Tak więc mając chłodne spojrzenie na tą sprawę oraz tak naprawdę porównując inne przedmioty działalności, szczególnie te większe na terenie naszej gminy, nie byłbym aż tak optymistycznie nastawiony do aż takich dochodów. Jeśli inwestorowi by się udało osiągnąć zysk, który by jednocześnie tak się przekładał na nasze dochody, aż w takim stopniu, byłoby super. Natomiast podejrzewam, że to nie będzie aż w takim dużym stopniu. No, z drugiej strony wiadomo, jeśli inwestycja, która by powstała i która, co najważniejsze, nie wpływałaby negatywnie na nasze środowisko, no to jakikolwiek dochód dla terenu naszej gminy byłby tutaj korzystny. Szczególnie też trzeba mieć na uwadze, że dość duży ruch transportowy by w ramach prowadzenia działalności nastąpił. No a te drogi trzeba utrzymać. Trzeba jeszcze czegoś budować, tak? Byśmy budowali między innymi tych podatków, tak więc te kwoty, które wpłyną do budżetu, będą, wydaje mi się, jakby były takie duże, byłoby super, ale szczerze przyznam, mi się wydaje, że są trochę przeszacowane. Dobrze, to zostańmy przy tym, co pan radny twierdzi, czyli 1,5 do 2 milionów no, rocznie. No, powiedzmy 2 milionów rocznie. Powiedzmy do 2 milionów, co gmina może zrobić za 2 miliony. Taką przykładową inwestycję. Przykładową inwestycję. Widzimy drogę, kilometr drogi asfaltowej.
Zależy też gdzie, zależy w jakich uwarunkowaniach, tak? Czy ta droga musiałaby być o wiele bardziej utwardzana, czy też nie, czy musiała być nawierzchnia zrywana, czy od nowa położona, to też zależy, tak? Dobrym przykładem jest inwestycja, która została podjęta właśnie też niedaleko mojego miejsca zamieszkania i to dotyczy tego małej obwodnicy Pelplina. No to jak każdy widzi, ta droga od sali do targowiska, od Wybickiego znowu do Mickiewicza, czyli ten węzeł drogowy kosztował po około 3,5 miliona, tak? 3 miliony 600 zł, coś takiego tam, taka kwota była, tak? Więc jeśli ktoś chciałby zobrazować, ile za to by dostał, połowę tych dróg, które tam są, ale też nie wszędzie, bo tak jak wspomniałem, są różne tak naprawdę wymogi co do prowadzenia inwestycji, pewnych technologii nie da się wszędzie zastosować, nie? Tak więc to jest przykład na temat dróg wewnętrznych. No wiadomo, za 2 miliony też możemy myśleć na temat rozbudowania stadionu, dużo innych inwestycji. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że w ramach prowadzonej działalności przez inwestora niektóre drogi będą ulegały pogorszeniu, tak więc to nie będzie tak, że my co roku będziemy dostawać 2 miliony i co roku za 2 miliony będziemy budować nowe inwestycje. W końcu przyjdzie taki okres, że za te 2 miliony one będzie musieli naprawiać to, co już jest. Nie? Tak więc to też nie jest takie oczywiste, natomiast no, za 2 miliony można wybudować kawałek drogi, można zbudować świetlicę wiejską na wsi, można też wspomagać kulturę, dużo czynności jest, natomiast ciężko zobrazować, co za 2 miliony można dotrzymać, no ale na przykład małą salę gimnastyczną, której nam brakuje przy ulicy Starogardzkiej jak najbardziej. W wspomnianym dokumencie też inwestor wspomina, że jeżeli dojdzie do inwestycji w tej alternatywnej lokalizacji, czyli w okolicy Przochu GPZ-u, on wyraża chęć na współfinansowanie remontu tamtej drogi, jak i również doprowadzenie gazociągu do swojej inwestycji, co też jakby przyczynia się do tego, że ewentualni inwestorzy w tamtym terenie, czy mieszkańcy, którzy chcieliby tam budować swoje domy, no to przyłącze gazowe mieliby o wiele łatwiej do uzyskania. To jest taka wartość, która według mnie jest niewyliczalna, ale no jednak odciąża budżet. No oczywiście odciąża budżet. To też wynika z takiej współpracy między przedsiębiorcą a gminą. No skoro przedsiębiorca tak naprawdę chce, żebyśmy my podejmowali prace związane z umożliwieniem prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, to on ze swojej własnej inicjatywy też dba o rozwój infrastruktury lokalnej. No, inwestor nie będzie korzystał tylko z tej drogi, która będzie teraz przez niego tam współfinansowana, ale też będzie korzystał ze wszystkich innych dróg leżących na terenie naszego miasta, które my potem będziemy ewentualnie naprawiać i remontować. Tak więc jak najbardziej gminę cieszy takie podejście inwestora, bo w sumie no, nie ma co się oszukiwać, no, nie musiałby tego robić. Tak? To, że my zbudujemy drogę, to wynika z nasze drogi lokalne, wynika z obowiązków nałożonych przez ustawę. Każdy przedsiębiorca płaci podatki, tak jak i każdy obywatel płaci podatki i tak samo każdy przedsiębiorca, jak obywatel może wymagać, że w ramach prowadzonych podatków ta droga powstała, tak, z budżetu gminy. Tak więc każda inicjatywa przedsiębiorcy, czy to w zakresie zbudowania tej inwestycji, czy jakiegokolwiek innego, z punktu widzenia gminy, jak najbardziej jest no, korzyścią taką dodatnią, tak? która jakby wynika też z dobrych intencji, ale też podejrzewam, że to nie są same dobre intencje, tylko inwestor sam zabiega o uznanie mieszkańców, tak więc jeśli ktokolwiek by mnie spytał, czy to jest istotne, tak, uważam, że to jest istotne, gdyż tak naprawdę to zmierza do uznania, że inwestor faktycznie podejmuje więcej, a nie zwykłych, standardowych działań co do podjęcia inwestycji. To wróćmy do samej inwestycji. Czy pan radny zapoznał się z informacjami technicznymi, które przekazywał być może inwestor, dotyczącymi technologii, które mają być zastosowane? Tak, chociaż nie wszystkie informacje tam zawarte są łatwo przyswajalne przeze mnie, gdyż nie jestem specjalistą z tego przedmiotu działalności. Na ogół tak, zapoznałem się z tym informacjami, które są tam zawarte. Czy pytanie teraz właśnie chodzi o to, czy to przedsiębiorstwo, które inwestor zamierza wybudować, będzie oddziaływać na środowisko, czy też nie. Sama dokumentacja jest bardzo optymistyczna, w tym sensie, że jeśli faktycznie ten zakład byłby zakładem zamkniętym, który by tak naprawdę w sposób na tyle nowoczesny pozwalał przetwarzać te wszystkie produkty stanowiące odpady zwierzęce w sposób zamknięty, tak, no to i gdyby faktycznie nie oddziałał na środowisko, to wydaje mi się, że nie oddziałoby aż na tyle na środowisko, tylko pytanie, czy wszystkie elementy, które przedsiębiorca tam zawarł, będą miały swoje potem urzeczywistnienie w postaci wybudowanej inwestycji.
Od tego właśnie jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej, moje ocenie najważniejsza. To właśnie w ramach tej procedury przedsiębiorca przedstawia raport, konkretny raport sporządzony przez osoby, które mają uprawnienia w tym zakresie, i ten raport wskazuje, jakie byłyby oddziaływania tego przedsiębiorstwa na ewentualne środowisko. Tak więc to, co przedsiębiorca mówi, to jedno, ale najważniejszy w mojej ocenie będzie raport, który będzie sporządzony i będzie wyłożony na 30 dni. No i potem ewentualnie cała procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Natomiast no, cała inwestycja wydaje się być bardzo innowacyjna. Sam udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który też partycypuje w większej tak naprawdę mierze w kosztach tutaj, świadczy o tym, że ona jest bardziej proekologiczna niż standardowy zakład przetwórstwa odpadów zwierzęcych. Tylko pytanie, czy ta innowacyjność jest na tyle duża, żeby to się wiązało z jednocześnie z brakiem oddziaływania na środowisko. Tutaj znowu wracamy do raportu środowiskowego. Jeśli tak by było, no to byłoby tak naprawdę przedmiotem naprawdę dalszej dyskusji. Natomiast jeśli nie, to podejrzewam, że tej inwestycji chyba nikt by nie chciał, tak? Podstawą rozważań jest to, czy faktycznie te informacje, które przedsiębiorca nam pokazuje, są prawdziwe, są realne i do urzeczywistnienia. W swojej ocenie najbardziej obawiam się transportów, które będą tam... No właśnie, od razu przejdźmy do transportu. Według Pana wiedzy, jakimi rodzajami transportu będzie dostarczany surowiec do tego zakładu? Tak, wedle mojej wiedzy. Kończąc jeszcze ostatnią dyskusję, jakby to był zakład zamknięty i z niego by nic faktycznie nie wyszło, tak jak inwestor obiecuje, się zarzeka, tak jak wynika z tego projektu, to byłoby naprawdę innowacyjne podejście, które mogłoby tak naprawdę zasługiwać w pewnym sensie na dalsze procedowanie na ten temat. Natomiast dlaczego się obawiam najbardziej transportów? No chociażby z tego, że za to już inwestor nie odpowiada, tak? To będzie odpowiadał za transport jakakolwiek firma zewnętrzna, która będzie właśnie do tego inwestora dostarczać te surowce. W związku z tym nie wiem, czy jest sens za bardzo tutaj pytać inwestora o to, skoro on tak naprawdę za to nie będzie odpowiadał i on nie będzie tak naprawdę wykazywał w tym zakresie działalności. Druga sprawa, z tego co wiem, no to ta kategoria odpadów zwierzęcych byłaby w zamkniętym samochodzie hermetycznym dostarczana tutaj z uwagi na to, że to nie są odpady zwierzęce przeznaczone do utylizacji, tylko to są odpady zwierzęce przeznaczone do dalszej jakby produkcji, czyli do rzeczy, które miały potem zostać wykorzystane w handlu. W związku z tym jest istotne to, żeby były one świeże. Ale takie są założenia, takie są teorie, że one powinno dostarczyć w ciągu 12 godzin do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zarzeka się, że on tak naprawdę cały wyładunek nastąpi w zamkniętym pomieszczeniu, że żaden samochodów nie będzie musiał czekać na parkingu. Natomiast czy to tak na pewno nastąpi? Mam dużo obawy do tego, że nie, z uwagi na to, że jeśli mamy przedsiębiorstwo i ono zostanie wybudowane, to kontrola tego, czy ono spełnia normy przedstawione w raporcie, będzie dość łatwa, tak? No bo ono tam stoi. Te wszystkie urządzenia, które są w projekcie, tam będą, tak? Tak więc to będzie weryfikowalne, będzie sprawdzalne. A jak teraz weryfikować to, czy dany samochód jest tak naprawdę szczelnie zamknięty, czy nie? Skoro on przyjeżdża, to na chwilę zaraz wyjeżdża, tak? Jak weryfikować? Przecież nie mamy możliwości sprawdzania każdego samochodu, tak? A co jeśli przyjdzie jakaś trafna seria i na przykład ja, dany przedsiębiorca z drugiej części Polski, nie będzie tak dobrze podchodził do kwestii środowiska, przyjedzie tutaj na kilka godzin, a smród pozostanie, tak? Tak więc tego najbardziej się obawiam, gdyż to jest najbardziej elementem, który jest najciężej sprawdzić, najciężej kontrolować, no i który wiąże się z większym ryzykiem, tak? Jakaś awaria w przedsiębiorstwie, już będą kolejki, podejrzewam, przed przedsiębiorstwem. Jakieś problemy logistyczne, też podejrzewam, że tych samochodów będzie więcej i nie będzie tak, że tak jak inwestor mówi, że tam nic nie będzie czekać, bo takie idealistyczne podejście jest zbyt skrajne, tak? Czy według pana radnego zasadne jest porównywanie 30-letniej działalności, która jest w Uśnicach, o której też było głośno w zeszłym roku, szczególnie w mediach społecznościowych, tej, jak to jest nazywane przez inwestora we wszystkich projektach, do tego innowacyjnego zakładu produkcyjnego, który ma być wybudowany w gminie Pelplin? I tak, i nie. Dlaczego tak? Bo przedmiot działalności obu zakładów jest bardzo podobny. Dlatego musimy to porównywać, gdyż negatywne doświadczenia innych gmin powinny przekładać się też na nasze przyszłe prace, z tym, że poziom innowacyjności obu tych dwóch przedsiębiorstw wydaje się bardzo dużo zróżnicowany i właśnie ten poziom innowacyjności i ten poziom jakby przyjazności dla środowiska był elementem, dla którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał dofinansowanie dla inwestycji, która ma być podjęta w Pelplinie.
Tak więc dyskutować jak najbardziej. Wydaje mi się, że możemy porównywać przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie z uwagi na to, że właśnie ten duży czasookres powoduje to, że zupełnie inna technologia, zupełnie inny sposób będzie zastosowany przy produkcji właśnie tej mączki kostnej, tłuszczu zwierzęcych w tym zakładzie, który tu powstanie w stosunku do zakładu tam istniejącego. Tak, tak więc sam proces produkcji podejrzewam, że jest zgoła inny. To jest trochę chybionym tu pojęciem, żeby to wprost porównywać. Jak najbardziej powinniśmy to porównywać, ale nie powinniśmy tego stawiać obok siebie, bo to są naprawdę dwa różne przedsiębiorstwa w różnych latach, które mające powstać w różnych technologiach i które tak na pewno będą zupełnie inaczej oddziaływać na środowisko. Natomiast też trzeba mieć na uwadze, że elementem, który można porównywać i którego można się obawiać, to są te transporty odpadów zwierzęcych, które tak naprawdę są dostarczane do przedsiębiorstwa, które ma powstać, oraz do przedsiębiorstwa, które tam istnieje. Z tego co wiem, do tego przedsiębiorstwa, które tam istnieje, są dostarczane kategorie wszystkie trzy, nie tylko trzecia, która ma zostać tutaj dostarczona, tak więc to jest trochę szerszy zakres działalności, ale mimo wszystko no, nie napawa optymizm, jak to wygląda i to może właśnie być jakby przedmiotem rozważań, czy takie założenia do tych hermetyczności tych pojazdów faktycznie zostaną zatrzymane, skoro no, tam inwestorzy się tego nie trzymają, to no nie oszukujmy się, no od razu inwestorzy z całej Polski nie będą trzymać się tych sztywnych reguł w Pelplinie, tak? No to tak to nie funkcjonuje. To musimy mieć na uwadze, w szczególności jak wygląda załadunek oraz jak wygląda transport, bo te negatywne doświadczenia powinny nam w pewnym sensie wskazywać, jak to może wyglądać. Tak więc przedsiębiorstwo przedsiębiorstwem, ale cała logistyka związana z tym przedsiębiorstwem jak najbardziej powinna być porównywalna. Dziękuję pięknie.